Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi werset. Wszyscy chrześcijanie w każdym miejscu. Za sprawą Ducha Bożego, Świętego Ducha Bożego, apostoł Paweł napisał list do chrześcijan w Koryncie. Nauczał wśród nich Słowa Bożego, o czym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, 18 rozdziale, 11 wersecie oraz w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdziale, 9 wersecie. List został wysłany do świętych w Koryncie. Paweł odniósł się do miejscowych obaw związanych z pychą, postawami sekciarskimi i niemoralnym zachowaniem. Jednak jego nauczanie nie było skierowane tylko i wyłącznie do Koryntian. Zawierał on boskie instrukcje dla wszystkich, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Instrukcje dotyczące dawania pieniędzy były dokładnie takie same dla Koryntu i Galacji, jak uczy m.in. pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, werset 1. List do Kolosan miał być czytany przez pobliskich mieszkańców Laodycei i odwrotnie. Tak uczy nas m.in. list do Kolosan, 4 rozdział, werset 16. Biblia nie jest podporządkowana lokalnemu czy kulturowemu otoczeniu. Nauki apostołów są takie same wszędzie. Chrześcijanie w Rzymie czy w Efezie mogliby być nauczani przez którekolwiek z natchnionych Bożych objawień. Dzisiejsi wierzący żyją w innym wieku, ale nadal jesteśmy zaliczani do tych, którzy wzywają imienia Pańskiego. Dla nas i dla chrześcijan w każdej epoce Słowo Boże pozostaje naszym pewnym źródłem. Bóg chce, abyśmy je czytali, uczyli się Jego zasad i stosowali je w duchowej mocy, aby nasze osobiste i zbiorowe świadectwa były dla Niego zaszczytem. Wszyscy chrześcijanie w każdym miejscu, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 2. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęcony w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym.